Witajcie, witajcie. Drugiego dnia wyzwania. Wdzięczność, klucz do magicznego życia. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest nasz czas dla duszy. Witam Was serdecznie. Zapraszam. Drugi dzień. Drugi dzień, czyli dzisiaj sobie posłuchamy, a jutro zaczynamy. Kto może to zacznie już dzisiaj? Ale pamiętajcie, tak budzimy się z wdzięcznością i idziemy spać wdzięcznością. Magiczny kamień to jest nasz dzień. Dziękuję Wam kochani za to, że chcecie uczestniczyć. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękuję również wszystkim, którzy będą chcieli obejrzeć reklamę. Obiecuję, że będą przed i będą po, nie będą nam przeszkadzały w trakcie, więc reklamy są tylko i wyłącznie dla chętnych. A dzięki temu, że obejrzycie reklamę, YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. A jak YouTube wypłaca mi wynagrodzenie, to ja jeszcze przy okazji jestem w stanie zrobić za darmo sesję czytania Kronika Kaszy dla tej osoby, która naprawdę bardzo potrzebuje, a no niestety, finanse nie pozwalają na chwilę obecną i być może warto wtedy sprawdzić dlaczego te finanse kuleją. No ale dobra, ale teraz o wdzięczności. Teraz mamy wyzwanie. Rozmyślaj nad swoimi obecnymi dobrodziejstwami, których każdy człowiek doznaje bez liku. Nie poświęcaj myśli minionym nieszczęściom, które przytrafiają się wszystkim ludziom. Charles Dickens. Charles Początkowo praca z tymi ćwiczeniami wymaga wykonania ich w kolejne dni, żeby praktykowanie wdzięczności stało się nawykiem. I wiecie, to minimum 21 dni to jest okres, kiedy człowiek nabiera nawyków. Czyli nieprzerwalnie przez 21 dni uczymy się wdzięczności. Wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Rano dziękujemy, wieczorem dziękujemy, w środku dnia dziękujemy, 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 dziękujemy. Żebyśmy nabrali nawyku wdzięczności. Żeby to było naszym nawykiem. Wszystko, co będzie Ci przypominać, że masz być wdzięcznym, pomoże ci dziękować, i poprzez wdzięczność przemieniać życie w złoto, i właśnie tego dotyczy to magiczne ćwiczenie. Lee Brower w filmie i książce Sekret zaprezentował kamień wdzięczności. Opowiedział nam historię ojca, który używał kamienia wdzięczności, żeby odczuwać wdzięczność za uzdrowienie umierającego syna i jego syn cudownie powrócił do zdrowia. Od tej pory kamień wdzięczności pomógł wielu ludziom na całym świecie, którzy używali go w celu zdobycia pieniędzy, zdrowia i szczęścia. Najpierw znajdź kamień. Wybierz niewielki, żeby mieścił się w Twojej dłoni, żebyś Mógł zamknąć go w palcach. Wybierz kamień gładki, bez ostrych krawędzi, niezbyt ciężki i taki, żeby naprawdę dobrze leżał w Twojej ręce, gdy będziesz go trzymać. To musi być tak, pasować do ręki: wiecie, taki. On ma być mój. Możesz znaleźć magiczny kamień w ogrodzie, możesz nad rzeką, nad morzem, obojętnie gdzie. Po prostu, jak zobaczysz kamień, będziesz wiedzieć, że to jest ten. To jest mój kamień magiczny, mój kamień wdzięczności. Dziękuję. On jest mój. Być może masz już taki kamień u siebie w domu. Być może on jest, może gdzieś leży, może go widzisz i może on po prostu tylko leży, i może właśnie czekał na funkcję, żeby zostać mianowany, żeby otrzymać miano bycia magicznym kamieniem. To weź ten kamień, zobacz, czy on pasuje w Twojej dłoni i nazwij go swoim magicznym kamieniem. Kiedy Będziesz już mieć taki magiczny kamień. Umieść go w takim miejscu, w którym będziesz go widzieć, żebyś go dobrze, żeby był dobrze widoczny. Żeby w momencie kiedy patrzymy, budzimy się, kładziemy się spać, warto go widzieć, warto go położyć na szafce nocnej. W, nie wiem, ja swój to noszę w torebce, w kieszeni. Ob zawsze, zawsze gdzieś mam kamień. Zresztą ja tych kamieni wdzięczności to mam kilka, bo wiem, że jak za nie złapię, to mam, wiecie, Ja te ćwiczenia wykonywałam po raz pierwszy sześć lat temu. I pamiętam, jak dzisiaj, jak wracałam po całym dniu pracy z pociągu do domu i szłam, jak mówię, Panie Boże, ja nie mam żadnego kamyczka. Nie miałam wtedy żadnego. Ja mówię, nie mam żadnego kamyczka, jak ja bym chciała mieć jakiś taki kamień wdzięczności, żebym mogła go mieć, żebym mogła dziękować, żeby on był taki ładny. I wiecie co, idę, otwieram oczy, patrzę i leży przezroczysty kamień, biały przezroczysty kamień, przepiękny, wzięłam go szybko i później nie wiedziałam co to jest, myślałam cały czas, że to jest szkiełko, ale sobie cały czas powtarzam: a tam takie szkiełko, wygląda jak kamień, może taki być, nie znałam się jeszcze wtedy totalnie na kamieniach. Ja mówię, no to dobra, no to już mam. I pamiętam, ktoś mi powiedział, słuchaj, ale to jest kryształ górski, przepiękny kryształ górski. Ja mówię, ja dziękuję, widzicie, jakie miałam szczęście? No spadł mi z nieba kryształ górski, leżał przy krawężniku, na ulicy przy krawężniku leżał kryształ górski i czekał na mnie. I to jest mój kamień wdzięczności do dzisiaj. Połóż ten kamień y, tak, żebyś go dobrze, żeby był dobrze widoczny, y, gdy będziesz leżeć w łóżku, przed pójściem spać. Najlepiej, tak jak mówię, gdzieś obok, obok, budzika, czy gdzieś. Y, dziś wieczorem, czyli na dobrą sprawę jutro wieczorem, tak, bo to w, słuchamy dzień, dzień prędzej zawsze. Tuż przed pójściem spać weź ten magiczny kamień. Właściwie możemy to też już dzisiaj zrobić. Magiczny kamień. Połóż go na dłoni i zamknij w palcach. Wróć myślą do wszystkich dobrych rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia dzisiejszego. I znajdź tą taką najlepszą rzecz, za którą jesteś najbardziej wdzięczny. Ta, która wzbudziła w tobie najlepsze emocje. Potem wypowiedz magiczne słowo: dziękuję. Dziękuję za ponieważ Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Za najlepszą rzecz, która Cię spotkała. Podziękuj. Odłóż magiczny kamień na miejsce przy łóżku i właśnie o to chodzi. O to, żeby tą wdzięczność połóż. Tak sobie wyobraź, jak leżysz w tym łóżku na wznak, bierzesz kamień, zamykasz go w dłoni, dłoń kładziesz na serce i przypominasz sobie najpiękniejszą chwilę z dzisiejszego dnia. I dziękujesz za tą chwilę najprościej. Dziękuję się za rzeczy dobre i od tego zaczynamy. Do hardkoru przejdziemy później, Kochani. Na razie uczymy się czuć tej wdzięczności, żeby ją czuć, bo nie o to chodzi, tylko żeby w życiu tą wdzięczność klepać, klepu, klepu, klepu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tylko o to chodzi, żeby ją czuć. I właśnie poprzez te ćwiczenia my się nauczymy czuć. Codziennie wieczorem przez następne 26 dni powtarzaj ćwiczenie. Magiczny kamień. Zanim pójdziesz spać, przemyśl cały dzień i znajdź najlepszą rzecz, która się tego dnia wydarzyła. Trzymając w dłoni magiczne kamień, staraj się odczuwać jak największą wdzięczność za to, co się stało i powiedz trzy razy dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Używienie, używanie kamienia w ten sposób wydaje się proste, ale dzięki temu ćwiczeniu zobaczysz, że w Twoim życiu zaczynają zdarzać się magiczne rzeczy. I ten kamień, zobaczycie, że on w tym bardzo pomoże. Szukając najlepszej rzeczy, która zdarzyła się w ciągu dnia, będziesz przyglądać się wielu dobrym rzeczom. Będziesz łapać. Tak jak gdyby wyłapywać, normalnie się nie zwraca na to uwagę, ale tu złapiesz coś dobrego, tam złapiesz coś dobrego, Ach, ale co było lepsze? Kurczę, co było lepsze? Co było dobrzejsze? To było dobrzejsze, czy to było dobrzejsze dla mnie? I twoja uwaga przed snem będzie już szła w stronę dobra, a nie w stronę myśli, które nam nie służą, widzicie? Szukając najlepszej rzeczy, yy, w... przeanalizujesz cały dzień. I teraz, żeby wybrać najlepszą rzecz, Będziesz się zastanawiać nad kilka rzeczami. I w ten sposób zapewnisz, że codziennie będziesz kłaść się spać i budzić z poczuciem wdzięczności. I to już mamy, zobaczcie, taki cykl zamknięty. Położymy się spać z wdzięcznością i tylko o tym myślmy, aż do zaśnięcia. Albo sobie przed zaśnięciem rozmawiajmy z aniołami. Anioły, moje kochane, proszę Was o to, o to, o tamto i o siamto. A rano się budzimy i co robimy? Pierwsze co? Zapisujemy. Zapisujemy 10 rzeczy, dopisujemy, za które jesteśmy wdzięczni. I to naprawdę warto. Wiecie, jak wstajemy na, już tak na ostatni gwizdek, że już się nie da, to chociaż zatrzymaj się na chwilę. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale nasze babki, nasze prababki, nasze matki zawsze jak rano wstawały, one pierwsze co klęczały przy łóżku się modliły i jak szły spać, klęczały i się modliły. To my nie musimy klęczyć. My się chociaż połóżmy Zróbmy sobie 30 sekund, że ja w tym łóżku poleżę i ja poczuję tą wdzięczność. I nagram to sobie na przykład na dyktafon w telefonie, jak już nie mam tak naprawdę czasu. Ale 3 minuty nikogo nie zbawi. A jak nastawicie budzik 5 minut prędzej, to macie jeszcze dwie zapasu. I zobaczcie, 2 minuty zapasu przez 7 dni. Mamy 14 minut tygodniowo do przodu? Mamy. A przez 14 dni jaką można wdzięczność zrobić? Oloś, Ćwiczenie Magiczny Kamień i wyliczanie doznanych dobrodziejstw zagwarantuje, że będziesz zaczynać i kończyć każdy dzień w stanie wdzięczności. W rzeczywistości ćwiczenia te są tak potężne, że w ciągu kilku miesięcy zmienią Twoje całe życie. Zobaczysz. Jeżeli nie spróbujesz, nie przekonasz się. Jeżeli ktoś powie, nie, to nie działa, nie, to, to w życiu nie działa, to zawsze moje pytanie jest takie, ok, ile dni? Ile dni praktykowałeś bez przerwy wdzięczności? Ile. Mm -hmm. Ja codziennie jestem wdzięczny. No nie, tak się nie da. Dziękuję za wszystko. Nie, tak się nie da. Wdzięczność trzeba czuć. Ale celem tej książki, pamiętajcie, celem tych ćwiczeń jest spowodowanie naprawdę szybkiej zmiany w Twoim życiu. Dlatego zawartych w niej jest aż 28 ćwiczeń. Magicznych ćwiczeń, które pootwierają nasze serca, które nauczą nas wdzięczności. Ponieważ wdzięczność jest magnetyczna i jak magnes przyciąga więcej tego, za co należy być wdzięcznym, skoncentrowanie wdzięczności w 28 dniach zintensyfikuje magiczną siłę Twojej wdzięczności. Kiedy będziesz miał dużą siłę magnetyczną wdzięczności, w magiczny sposób, Automatycznie przyciągniesz do siebie wszystko, czego pragniesz i czego potrzebujesz. Dopilnuj, żeby dziś przeczytać jutrzejszy dzień. Czyli na dobrą sprawę. Dzisiaj, przygotowujemy się na jutro. Jeżeli ktoś ma już kamień, może sobie dzisiaj zacząć z kamieniem, przed pójściem spać, to są rzeczy takie wiecie. Wow! I teraz na jutro przygotujcie sobie, poszukajcie, już będzie najprościej, bo to zaczniemy. Poszukajcie sobie kilka zdjęć. Kilka zdjęć, które. Hmm. Co na tych zdjęciach, żeby najlepiej było. Ja lepiej, żebyście byli z osobami, które kochacie. Tak będzie najprościej. Hmm. Tak będzie najprościej. Osoby, które kochacie. Tak, tak sobie zrobimy. Wybierzcie osoby, które najbardziej kochacie. To mogą być wasi przyjaciele, to mogą być wasze dzieci, to mogą być wasi mężowie, wasze żony, to mogą być nie żony, nie mężowie, już jak tam pragniecie, ale trzy bliskie wam osoby. Ja jeszcze zawsze dokładam trzy osoby, jeżeli macie zdjęcia, z którymi wam się nie układa. Z którymi gdzieś wam nie po drodze, a które są, cały czas przewijają się w waszym otoczeniu. Też takie trzy zdjęcia, czyli w sumie sześć zdjęć. Trzy bliskich osób i trzy tych osób, które, które są waszymi lustrami, a my do końca tego nie widzimy. Gdzieś tam słyszycie moich sąsiadów pewnie. Przepraszam. Magiczny kamień. Powtórz trzy pierwsze kroki ćwiczenia magicznego numer jeden, czyli. Pamiętamy, tak? Już zapisać, poczuć wdzięczność, wypowiedzieć tą wdzięczność dzię i uzasadnić. Bądź wdzięczny za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczny. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz dziękuję, dziękuję, dziękuję. Staraj się odczuwać jak największą wdzięczność. Znajdź magiczny kamień i połóż go przy swoim łóżku, a w ciągu dnia... Polecam go nosić w kieszeni, i w momencie, kiedy go złapiecie w rękę, wtedy odczuwamy wdzięczność. I nawet jadąc w tramwaju, wkładam rękę do kieszeni, ciach, jest kamień, jest kamień, dotykam kamień, i czuję wdzięczność. I czuję wdzięczność. Nawet za to, że jadę w tramwaju, że nie muszę iść pieszo, albo że dzięki temu, że jadę tramwajem. No, tyle powodów jest do wdzięczności, że na pewno tak jak złapiesz kamień w rękę. W tym momencie dziękuję za to, co się dzieje w koło ciebie. Przed położeniem się spać weź w rękę swój magiczny kamień i pomyśl o najlepszej rzeczy, która się dzisiaj wydarzyła. Jedna nie trzeba wielu szukać. Jedna wystarczy ta najlepsza. I dziękujemy, tak? Trzymając kamień, można go sobie w dwie dłonie złapać, można położyć go na sercu i przykryć dłonią, i poczuć: dziękuję, dziękuję. Wypowiedz magiczne słowo, dziękuję. Za najlepszą rzecz, która się dzisiaj wydarzyła. Powtarzaj ćwiczenia magiczny kamień przez następne 26 dni. I czujmy wdzięczność. Zamknijcie sobie teraz oczy. Zawsze będziemy sobie robić takie króciutkie ćwiczenie. Takie naprawdę na chwilę, na sekundę. Żeby poczuć wdzięczność. Zamknijcie oczy. Uśmiechnijcie się. Niech wasze twarze złapią uśmiech. Niech on jest. Delikatnie te oczy niech są zamknięte. Weźcie głęboki wdech nosem i wydech ustami. I jeszcze raz. Wdech nosem. Wydech ustami. I powiedzcie sobie, dziękuję Ci, że jesteś. Powiedzcie swoje imię. Zdrobniane. Najbardziej czule, jak potraficie. Madziu, dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, że właśnie tu jesteś. Że właśnie tu siedzisz, że właśnie tego słuchasz. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jesteś. Z całego serca. Bo gdyby nie Ty, ta Ziemia byłaby nudna. Gdyby nie Ty. Mówcie tak do siebie. Ja do siebie tak mówię. Gdyby nie Ty, albo gdyby nie ja, jak tam chcecie. Gdyby nie ja, to, och, jestem cudem, jestem ciałem, umysłem, duszą, no przecież jestem. Dziękuję. Dziękuję wam, aniołowie, że czuwacie nade mną. Dziękuję wam, aniołowie, że roztaczacie swoje skrzydła ochronne nade mną i nad moją rodziną. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Dziękuję. 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 Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Życzę cudowności. Życzę wspaniałego wieczoru. I zapraszam na jutro. Magda.